Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Będzie to food vlog, czyli co jem w ciągu dnia. I mogę powiedzieć, że jest to już tradycja, bo skoro drugi raz coś się pojawia, to moim zdaniem zasługuje na miano tradycji. Wymyśliłam sobie, że będę przygotowywać dla Was food vloga co sezon i robić sezon na talerzu, czyli w tym przypadku zapraszam Was na jesień na talerzu. Ja w moim podejściu do gotowania staram się sięgać o produkty sezonowe i lokalne przez cały rok, w zależności od tego oczywiście, gdzie jestem. I właśnie w tym duchu napisałam swojego e-booka. Część z Was wie, wiele z Was ma tego e-booka. Jest to Foodbook 2.0, czyli mój przewodnik po domowym gotowaniu, więc jest tam oczywiście pysznie, jest prosto, jest zdrowo, ale jest sezonowo i lokalnie. Także to, co widzicie u mnie w filmach, jest odzwierciedleniem tego, co znajdziecie w Foodbooku. Ważna informacja jest taka, że partnerem Foodbooka jest moja ukochana marka Olini, która jest też partnerem dzisiejszego odcinka. Ja we wszystkie swoje oleje, oliwy, octy, masła, olej kokosowy, zakwasy, pestki, nasiona, ale też napary, co Wam dzisiaj pokażę, herbatki, zaopatruję się właśnie w Olini. Macie stały kod, także zachęcam Was do robienia dużych zamówień co sezon i zaopatrywania po prostu Waszej spiżarni w te wspaniałe, jakościowe polskie produkty. A jeśli chodzi o dzisiejszy film, no to będzie się na nie obiad i kolacja. Słuchajcie, nie byłabym sobą, gdybym nie zrobiła po raz kolejny omletu, ale Wy też prosiliście o słodkie dania, więc dzisiaj będzie omlet na słodko ze śliwkami, więc strasznie się jaram tym połączeniem smakowym. Dwa, będzie brukselka, czyli kolejny bardzo sezonowy produkt w wersji z łososiem, przygotowana na jednej blasze. Mega prosty obiad w środku dnia. Zrobicie to naprawdę w 15 minut. Dobra, 20 minut. Tak myślę. I na koniec coś cudownego, czyli khichdi, taki ajurwedyjski, cudowny klejk ryżowo-soczewicowy z w roli głównej pieczoną dynią, czyli naszą sezonową królową. Wszystkie dania są naprawdę szybkie, proste, no tak jak powiedziałam, sezonowe i smakują po prostu wybornie. Także zapraszam Was bardzo serdecznie i lecimy z omletem. Ale zanim przejdziemy do omletu, robię sobie mieszankę ziołową wspierającą zdrową skórę. To jest nowość od Olini. Mamy tutaj między innymi kłącze pięciornika, źle dziurawca, bruzdy, ganek, kwiaty, nagietka czy tarczycę bajkalską. I przechodzę do zrobienia mojego śniadania. Więc jest to omlet z duszonymi śliwkami z kardamonem. Do jego przygotowania oprócz omletu potrzebujemy oczywiście śliwek i kardamonu. Także ja moje śliwki myję, obieram, wrzucam do rondelka, dodaję wodę, sól i kardamon i duszę, aż będą miękkie i pyszne. W międzyczasie przygotowuję omlet na dużej ilości masła i po raz nie wiem, który pokazuję Wam tę sztukę, ale chyba po raz pierwszy aż tak szczegółowo udało mi się to uwiecznić jedną ręką. Jestem, nie powiem, z siebie dumna, bo zazwyczaj robi się to jednak oburącz, powiem szczerze. A te kropki wynikają z tego, że dałam trochę cynamonu i jak zawsze szczyptę soli, bo wydaje mi się, że szczególnie w przypadku słodkich rzeczy ta sól jest paradoksalnie niezbędna. Także wyciągam mój ulubiony talerz śniadaniowy i przykładam na niego omlet. Dodaję moje uduszone, przepyszne śliwki. Jeżeli zostanie Wam więcej, mi zostało, to można sobie przełożyć do słoika i zjeść później. Albo nawet dodać nasiona chia i zrobić sobie z tego taki prawdziwy dżem. Zrywałam na balkonie miętę i dekoruję omlet roślinnym jogurtem. Mój jest akurat kokosowy. Do tego masło migdałowe Olini, na to mięta, posiekane prażone migdały też Olini. Posypałam całość jeszcze odrobiną pyłku pszczelego, dałam kleks oliwy Olini i no jak zawsze u mnie cytryna i chyba jeszcze kilka kawałków soli Maldon i jest to coś naprawdę przepysznego. Ja nie jestem fanką słodkich śniadań, w sensie nie praktykuję ich za często, ale jeżeli już to robię coś właśnie podobnego do tego wytworu i wydaje mi się, że przez to, że mamy tutaj sporo białka, to jest to bardzo dobry, słodki kompromis, moi drodzy. Także to daje mi energię na resztę dnia, a ja jestem po kilku godzinach gotowa przygotować pyszny, szybki lunch, który jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które nie mają na to zbyt dużo czasu. Będzie to
Łosoś i grillowana brukselka, wszystko z jednej patelni. Do jego przygotowania potrzebujemy brukselki i pysznej marynaty z oleju z awokado, miodu i sosu sojowego. Do tego odrobina soli. Naszą brukselkę myjemy, obieramy, kroimy na pół i zalewamy naszą marynatą. Można jeszcze dosolić i właśnie dopieprzyć na blaszę. Ja całość oczywiście mieszam tak, żeby nasza brukselka była pięknie obtoczona tą marynatą. Dodaję na górę jeszcze więcej oleju, bo to ja, i grilluję przez jakieś 15 minut w 180 stopniach. Po tym czasie dodaję na blaszę łososia, robię na niego oczywiście najpierw miejsce, doprawiam solą, pieprzem, koperkiem i olejem z awokado, a na brukselkę przekładam jeszcze orzechy laskowe, które wcześniej przepołowiłam, i całość wrzucam do piekarnika na 11 minut. I to wiele osób w moim otoczeniu dziwi, że w tak szybkim czasie można upiec łososia. Oczywiście polecam Wam z jak najlepszego źródła, ja kupuję dzikiego szkockiego łososia, i tym samym mamy wspaniały obiad gotowy, no, łącznie w pół godziny. Z czego większość robi się sama, więc wydaje mi się, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Także przekładamy całość na talerz, posypujemy koperkiem, dodajemy cytrynę, na to jeszcze odrobinę oliwy, szczypta soli, pieprz, i przyznam się Wam, że dołożyłam sobie jeszcze do tego ten jogurt, który miałam do śniadania, bo uważam, że to bardzo fajnie pasowało do tej kompozycji smakowej. No i jest to jedno z moich ulubionych dań, także bardzo Wam polecam, i nie można powiedzieć, że nie da się w szybkim tempie przygotować czegoś naprawdę zdrowego i pysznego. No a ja po obiedzie zrobiłam sobie kolejną mieszankę ziołową olinię, to jest mieszanka wspierająca odporność, i tutaj mamy tulsi, żeńszeń, trawę cytrynową, ale także imbir, nagietek, rokitnik, goździk, cudowna mieszanka, chyba mi najbardziej ona smakuje, też wszystkie są przepyszne. No i arcyzdrowe. No i czas przygotować naszą kolację. Jej głównym składnikiem jest masło klarowane ghee. Jak widać, pięknie się roztapia. Jest to, słuchajcie, khichdi, czyli danie ajurwedyjskie, klej ryżowo-soczewicowy, który jest daniem wręcz leczniczym, takim ich rosołem, choć z rosołem nie ma zbyt wiele wspólnego. I na rozgrzanym oleju podprażamy sobie kozieradkę, czarnuszkę i kumin lub kminek przez jakieś 2 minuty. Mieszamy intensywnie, tak żeby tych przypraw nie spalić. Następnie dodajemy pieprz i kolendrę mieloną, znowu mieszamy i jeszcze smażymy jakieś 30 sekund. W tym czasie ścieramy świeży imbir, który doda nam niesamowitego aromatu i zdrowia. No i uważamy po prostu, żeby tego nie spalić, ale rzeczywiście, żeby te wszystkie składniki oddały nam swoje zapachy i właściwości. Dorzucam trochę dyni, może być też marchewka, co tam macie pod ręką, opcjonalnie, żeby nam się tak fajnie rozgotowała. Dorzucam kurkumę. Całość oczywiście mieszam, na każdym etapie mieszam i chwilkę smażę, dosłownie przez kilka sekund. Dodaję następnie soczewicę, którą wcześniej przepłukałam i namoczyłam przez 15 minut. Duszę przez minutę i robię to samo z brązowym ryżem, też przepłukany i też namoczony. Dosalam odrobinę i wlewam wodę tak, żeby było jej jakieś 2 cm więcej niż tej części stałej. Jeszcze raz mieszam całość i zagotowuję, następnie zmniejszam ogień i gotuję. Chcemy, żeby ono to khichdi sobie tak bulgotało, aż nasz ryż będzie ugotowany i aż nasza potrawka po prostu wchłonie wodę. W tym czasie przygotowujemy dynię. Ja uwielbiam dynię z garam masalą, to jest w ogóle moja ukochana przyprawa, także jej nie szczędzę, do tego sól, pieprz i znowu bardzo dużo tłuszczu. I tutaj po raz kolejny wybrałam olej z awokado, który jest świetny do pieczenia, jest bardzo zdrowy po prostu do pieczenia, i po 30 minutach mamy cudowną, soczystą, wspaniałą dynię. Kocham. Nasze khichdi jest gotowe, ono jest nawet lepsze, jak sobie przestygnie i potem jak je odgrzejemy, albo jak sobie je zjemy następnego dnia, także polecam serdecznie. Przekładam je oczywiście na talerz, dodaję dynię i całość doprawiam oczywiście zieleniną. Ja dałam rukolę, ale może też być pietruszka, do tego sól, pieprz, cytryna. Ja dorzuciłam do tego olej z gorczycy, który ostatnio jakoś strasznie mi wjeżdża i bardzo mi smakuje. I pestki
słonecznika, chociaż tutaj też bardzo fajnie sprawdzą się pestki dyni. Te dodatki są naprawdę opcjonalne i to zależy od Waszych preferencji. I tak prezentuje się całość. To jest mój ukochany comfort food i myślę, że tej jesieni będzie witał na moim stole bardzo, bardzo, bardzo często. Polecam Wam sobie takie gorące kiczari wlać do słoika i zrobić takie szybkie weki i mieć potem na czarną godzinę coś naprawdę genialnego. I na koniec dnia, moi mini, ostatnia mieszanka ziołowa, tym razem wspierająca cykl kobiecy. I tutaj mamy krwawnik, koper włoski, melisę, więc fajna na wieczór, liść oliwy, kalinę, męczennicę cielistą, olejek ze skórki pomarańczowej. No, coś wspaniałego, uważam, że idealne, idealne na koniec dnia. A ja jeszcze pozwoliłam sobie na taki mały treat i zjadłam pieczone orzechy z cytryną i solą i pieprzem. O Boże, coś wspaniałego, cudowny wieczór i koniec dnia. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że był on dla Was źródłem inspiracji. Jeżeli macie swoje ulubione jesienne przepisy, to dajcie mi koniecznie znać w komentarzach. I jeżeli wypróbujecie któryś z moich przepisów, to też jestem bardzo ciekawa, jak Wam smakował. Ja bardzo dziękuję Marce Olini za objęcie partnerstwa nad tym odcinkiem, nad moim foodbookiem. Linki do wszystkich produktów, ale też do mojego foodbooka znajdziecie oczywiście w opisie. Ja życzę Wam smacznego tej jesieni i my widzimy się kulinarnie zimą.